Wszyscy lubimy bańki mydlane. Zastanówmy się, jak one powstają, dlaczego są kuliste i kolorowe. Bańka mydlana to sferyczna, zamknięta błona, która zazwyczaj wypełniona jest powietrzem. Tę zamkniętą błonę uzyskuje się dzięki detergentom, które umożliwiają zmniejszenie napięcia powierzchniowego w wodzie, z której robi się bańki. Dlaczego bańka mydlana jest kulista? Bańki mydlane mają kształt kulisty, ponieważ ciśnienie powietrza wewnątrz nich rozchodzi się równomiernie we wszystkich kierunkach, napinając bańki mydlane do kształtu kuli. Zjawisko to opisuje prawo Pascala. Można je często zaobserwować w życiu codziennym, na przykład pompując oponę, materac czy dmuchając balon. Jak powstaje bańka mydlana? Powierzchnia cieczy zachowuje się jak napięta błonka w wyniku zjawiska napięcia powierzchniowego. Dzięki napięciu powierzchniowemu małe owady lub małe przedmioty, takie jak spinacze czy żyletki, mogą pływać po powierzchni wody. Taką błonkę możemy zaobserwować w postaci bańki mydlanej wytworzonej na metalowej ramce. Uwięzione bańki mydlane. Zobaczmy, jak zachowują się bańki mydlane uwięzione w bryłach geometrycznych. Zauważmy, że błonka wewnątrz bryły tworzy się w taki sposób, aby zajmować jak najmniejszą powierzchnię. Dlatego nie powstaje na bocznych ściankach brył. Zwróćmy uwagę na mieniące się różnymi barwami błonki. Pływająca żyletka. Dzięki napięciu powierzchniowemu żyletka unosi się na powierzchni czystej wody. Po dodaniu detergentu zmniejszającego napięcie powierzchniowe żyletka odpływa. Dzieje się tak, ponieważ ta część wody, do której detergent nie zdołał dotrzeć, ma niezmienione napięcie powierzchniowe, co powoduje powstawanie wypadkowej siły wynikającej z różnicy sił napięcia powierzchniowego pomiędzy dwoma obszarami. Bańki mydlane są kolorowe. Bańki mydlane tworzą cienkie, przezroczyste błonki. Kiedy białe światło pada na taką błonkę, obserwujemy na jej powierzchni kolorowe wzory. Powstają one w wyniku zjawiska interferencji światła odbitego od powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej bańki mydlanej.
Po odbiciu od obu powierzchni nakładają się tylko fale o zgodnych fazach, dlatego obserwujemy jedynie niektóre barwy z całego widma światłowielego. Zachęcamy do zabawy i eksperymentów z bańkami mydlanymi.